Witam Państwa bardzo serdecznie w szczecineckim programie samorządowym. Dziś porozmawiamy na temat budżetu obywatelskiego oraz miejskich inwestycji, a moim i Państwa gościem jest Pan Burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, tak jak powiedziałem, budżet obywatelski jedna z najbardziej interesujących dla mieszkańców kwestii ostatnich dni. Rzeczywiście przystępujemy do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Pierwsze dwie mamy już, można powiedzieć, za sobą, a może inaczej. Jeszcze w tym roku będziemy realizowali drugą edycję, mianowicie poprzez koronawirusa troszeczkę nam realizacja rozciągnęła się w czasie. Niemniej jednak mamy wyłonione tematy, które uzyskały największą ilość głosów. Niemniej jednak to jest pierwszy raz w tej historii, kiedy w Szczecinku jest realizowany budżet obywatelski, który zgodnie z pierwotnymi założeniami będzie realizowany. Mówimy tutaj o specjalnym harmonogramie, bo tak naprawdę klasyczny budżet obywatelski, tak jak w tym roku będzie to miało miejsce, cała procedura powinna się rozpocząć w roku poprzedzającym jego realizację, tak żeby mógł później poszczególne tematy wprowadzić z przyporządkowanymi kwotami do projektowanego budżetu miasta na rok 2021. Także można by było powiedzieć, no, nieskończony budżet obywatelski z roku 2020, a zaczynacie 2021. Tak właśnie powinno być. My zgodnie z moimi deklaracjami od pierwszego roku 2018 i 2019 wprowadzaliśmy poszczególne procedury budżetowe. W roku 2018 zabezpieczone środki na rok 2019 i teraz już wejdziemy w ten prawidłowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego. Zresztą mówimy o tym tak szeroko i dużo, ponieważ naprawdę mieszkańcy Szczecinka zarówno w tej przestrzeni zgłaszania wniosków, jak i później samego głosowania wykazują bardzo duże zainteresowanie, bardzo aktywnie uczestniczą w tej dyskusji publicznej, w zagospodarowaniu własnych przestrzeni. Stąd też uważam, że bezwzględnie i bardzo ważnym jest dla mieszkańców też przygotowanie prawidłowego terminarza, tego, żeby dać im odpowiednią ilość czasu na zgłaszanie wniosków, po to, żeby też w optymalnych miesiącach przeprowadzić głosowanie, tak żeby te pomysły, które mieszkańcy zgłoszą, trafiły do jak największej grupy oceniających i żeby można było w miarę obiektywnie dać równe szanse wszystkim zgłaszającym, wszystkim tematom i żeby można było to odpowiednio wypromować, żeby można było przekazać wszystkie informacje, intencje. Także ta trzecia edycja, mam nadzieję, że jest na pewno najbardziej dopracowanym projektem budżetu obywatelskiego i zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żeby brali udział w tych pierwszym etapie, czyli od 1 czerwca do 21 czerwca można zgłaszać różnego rodzaju projekty dotyczące właśnie tego budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o zasady, reguły, to wiadomo, podobne kryteria jak w poprzednich latach, czyli projekty od 20 tysięcy do 200 tysięcy. Różnego rodzaju przestrzeni, trzeba pamiętać o sprawach formalnych, o tytułach własności, o pewnych rozstrzygnięciach, o prawach autorskich bądź nie. I tutaj, no ale dla osób, które mam nadzieję, że wezmą udział, na pewno zapoznają się z regulaminem i później będzie łatwiej nam oceniać te wnioski i je weryfikować. W tym kalendarzu po części czerwcowej, czyli po zgłaszaniu wniosków, na bieżąco zresztą one będą weryfikowane i do 17 lipca będą one oceniane przez do tego przyporządkowane, czy to jednostki, czy wydziały poszczególnych agent w ratuszu. Później do końca lipca będziemy chcieli poinformować autorów projektów o weryfikacji pozytywnej, bądź być może będą negatywne, a mając doświadczenie z poprzednich lat, takie projekty też się znajdowały, które nie spełniały różnego rodzaju wymogów formalnych. Także chciałbym, żeby tego było jak najmniej, natomiast no, trzeba też dać im szansę na możliwość odwołania od decyzji i takie odwołania będzie można składać do 20 sierpnia i później 1 września podamy do publicznej wiadomości, jakie projekty uzyskały i zostały zweryfikowane poprawnie i później z kolei w miesiącu wrześniu, uważam, że wrzesień jest dobrym miesiącem, uczniowie wracają do szkół,
praktycznie życie zaczyna, wchodzi w tą fazę takiego rozruchu wrześniowego i od 7 września do 27 września będzie ta część najbardziej ważna dla nas jako osób, które będą to realizowały, czyli głosowanie. Wówczas nastąpi ta mobilizacja i mam nadzieję, że mieszkańcy, tak jak to miało w poprzednich edycjach miejsce, będą bardzo, bardzo aktywnie uczestniczyli w głosowaniu, włączą się w ten projekt i wygrają najlepsze tematy. No i później przyjdzie okres podania do publicznej wiadomości w październiku i tutaj będzie czas później do wpisania ich do części już tej budżetowej, która będzie zobowiązała, mam nadzieję, że radni też uchwalą budżet i będzie później burmistrz mógł za pośrednictwem swoich agent przeprowadzić stosowne procedury, czy to przetargowe, czy konkursowe i podjąć działania w celu realizacji w roku 2021. Także ten budżet obywatelski, trzecia edycja, już z takim naprawdę według mnie dobrze przygotowanym, profesjonalnie przygotowanym harmonogramem. Nie będzie tutaj, bo wiem, że budziło to dużo emocji, dlaczego tak krótki okres na zgłaszanie, dlaczego tak krótki okres na głosowanie. No my cały czas byliśmy w tych ostatnich dwóch edycjach byliśmy w niedoczasie. W tej chwili wchodzimy w ten naprawdę prawidłowy harmonogram, taki jaki jest stosowany w innych miastach i jaki budżet obywatelski powinien z sobą nieść. Nie jest tajemnicą, że z powodu koronawirusa wiele samorządów szuka oszczędności, często poświęcając właśnie budżety obywatelskie. Czy w Szczecinku budżet obywatelski właśnie był bezpieczny czy zagrożony? Panie redaktorze, jeżeli chodzi w ogóle o nasz budżet, to tutaj mamy budżet, który się składa z dwóch części, z tych wydatków bieżących i inwestycji. Ta część inwestycyjna, ona jest zabezpieczona poprzez zaciąganie kredytów, poprzez wolne środki, które pochodzą z poprzednich lat. Natomiast jeżeli chodzi o te przychody bieżące i wydatki bieżące, no tutaj największy mamy deficyt tych środków. Ja mając w podświadomości i świadomości także stan finansów, deficyty, chociażby wynik bilansowy za pierwsze 4 miesiące, tylko mogę powiedzieć mieszkańcom, że w związku z koronawirusem przychody z tytułu PIT przez pierwsze 4 miesiące w porównaniu do zeszłego roku zmalały o 1 800 tysięcy. To jest naprawdę duża, duża kwota, którą będziemy musieli wygospodarować i znaleźć. Natomiast no, budżet nie jest to takim, sam budżet nie jest prostym mechanizmem. Ja uważam, że 800 tysięcy, które zostały zabezpieczone i przygotowane, a w dużej części już uruchomione jeszcze w początkowej części roku, no, było już niewłaściwym, żeby je wygaszać i rezygnować z nich. My dzisiaj, mówiąc o budżecie obywatelskim, mówimy już o planie na rok 2021. Także te inwestycje, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, akurat w Szczecinku nie były zagrożone. Przejdźmy teraz do miejskich inwestycji. Byliśmy z naszą kamerą na placu budowy hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. No i mówiąc kolokwialnie, mury pną się do góry. Naprawdę wielka inwestycja, duża inwestycja. W budżecie zabezpieczone środki na wysokości ponad 9 milionów. 9 milionów 100 tysięcy łącznie z nadzorem inwestorskim. Postępowanie przetargowe i plac budowy został przekazany w czerwcu. Ta inwestycja, dzisiaj można powiedzieć, już została, jeżeli chodzi o tą przestrzeń kubaturową, zamknięta. Wiemy, jak będzie wyglądał gmach. W tej chwili trwają prace instalacyjne. Wszystkie sprawy, prace konstrukcyjne w nowym obiekcie zostały zakończone. W tej chwili też realizowany jest łącznik łączący nowy budynek z budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 1. No, obiekt naprawdę, można było powiedzieć kiedyś, że jest zbyt odważny jak na tę część miasta, zbyt odważny jak na zabytkowy charakter szkoły, zbyt odważny jak na całą infrastrukturę historyczną. Natomiast dzisiaj widać, że architekt naprawdę bardzo, bardzo właściwie dobrał proporcje, bardzo ta przestrzeń na dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 wygląda profesjonalnie. Mam nadzieję, że
wykonawca dochowa należytej staranności i będzie tak jak do tej pory realizował to zgodnie z harmonogramem, zgodnie z zasadami z BHP i także ze sztuką budowlaną. Dzisiaj jesteśmy na etapie doboru okładzin, kolorystyki. Dzisiaj przedkłada generalny wykonawca nam materiały wykończeniowe. Tutaj pani burmistrz Rusin Hardenbicker całą tą inwestycję pilotuje i mam nadzieję, że ten najnowszy obiekt będzie dobrze służył mieszkańcom. W planie zakończenie tej inwestycji jest 15 listopada, także można było powiedzieć, że 2/3 inwestycji za nami. Zostało nam jeszcze pół roku na skończenie. Niemniej jednak ja z informacji i z narad budowy jednoznacznie mam zapewnienia, że te terminy zostaną zachowane. Jedyna taka bolączka to to, że nie uzyskaliśmy dofinansowania na te inwestycje. W poprzednich latach, jeżeli chodzi o współfinansowanie, to praktycznie wszystkie inwestycje sportowe uzyskiwały dofinansowanie na poziomie 33%. Z Ministerstwa Sportu był tak zwany totalizator i tam środki pochodziły właśnie na tego rodzaju inwestycje. Niemniej jednak rząd zrezygnował z takiego programu. Zobaczymy, być może jeszcze jakieś środki się pojawią, chociaż znając sytuację budżetową państwa, to jestem pesymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o jakieś inne rozstrzygnięcia. Niemniej jednak my mamy zabezpieczone środki w budżecie i jesteśmy gotowi sfinansować tę inwestycję do końca. Oczywiście z końcem roku na pewno będą nam potrzebne zmiany także w budżecie, tak żeby dopiąć tę inwestycję do końca. Jedna duża inwestycja ratusza jest na ukończeniu, a druga zdaje się za moment się rozpocznie. Mam tu oczywiście na myśli łącznik pomiędzy ulicą Kołobrzeską i Polną, na który tutaj udało się uzyskać dofinansowanie. To tak jest. Komisja zakończyła procedowanie i wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę łącznika między ulicą Kołobrzeską, drogą 172, a ulicą Polną. Ktoś powie, no tak, rozpoczynacie dużą inwestycję, wartą prawie 2 miliony złotych, a jest kryzys. Otóż tutaj w związku z tym, że aplikowaliśmy, uzyskaliśmy dofinansowanie bardzo wysokie, w wysokości 70%, pozwala nam to na, to może tak dziwnie zabrzmi, ale poczynić pewne oszczędności w budżecie. My pierwotnie założyliśmy, że ta inwestycja będzie realizowana w 100% w roku 2020 i z naszych środków będziemy mogli na nią wyznaczyć i szacowaliśmy kwotę około 1 270 tysięcy. Tak zakładał projekt budżetu. Liczyliśmy na dofinansowanie na poziomie 1 400 000, czyli cała inwestycja miała nas kosztować około 2 670 tysięcy. Natomiast postępowanie przetargowe i udzielone dofinansowanie diametralnie zmieniły tę sytuację. I my w wyniku postępowania 26 maja został zatwierdzony przetarg i wyłoniony wykonawca za kwotę 1 900 000, niecałe. To przy tak dużym dofinansowaniu układa nam proporcje, gdzie dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 330 000, a ze strony miasta należałoby przeznaczyć 570 000. Biorąc pod uwagę to, że dzisiaj jesteśmy w maju, praktycznie początek czerwca. My za chwilę przekażemy plac budowy, przyjmiemy harmonogram realizacji tej inwestycji i założenia dotującego, że my musimy w tym roku wydać 1 330 000, więc tak naprawdę my tę inwestycję podzielimy na rok 2020 i rok przyszły, z czego miasto swoje pieniądze będzie wydawało dopiero w roku 2021. To nic innego jak to, że pojawią nam się w budżecie środki na poziomie 1 270 000 w tym roku, które będą jakby zwolnione i nie będą przypisane do tej inwestycji. Także realizując tę inwestycję, podejmując decyzję o tym, że będziemy budowali łącznik, tak naprawdę zrealizowaliśmy inwestycję, a środki w budżecie zostały uwolnione. Także ja uważam to, że naprawdę tutaj splot okoliczności, prawidłowa decyzja, wysokość dofinansowania, te wszystkie składowe pokazują, że czasami warto zaryzykować,
a jest to z korzyścią dla budżetu. I w tak właśnie trudnej chwili te pieniądze, które są nam potrzebne, jakby się uwolniły, a inwestycja mimo wszystko i tak zostanie zrealizowana. Także jestem naprawdę mega usatysfakcjonowany zarówno postępowaniem przetargowym, dofinansowaniem i mam nadzieję, że wykonawca, który się podjął tej inwestycji, sprosta zadaniu. I tą optymistyczną wiadomością chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.